Dzięki legionowskim kryminalnym, a przede wszystkim czujności jednej z mieszkanek Legionowa, udało się zapobiec kolejnemu oszustwu. We wtorek do 60-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej siostrzeńca Kamila. Poprosił on swoją rzekomą ciotkę o pożyczenie mu 15 tysięcy złotych na uruchomienie restauracji. Kobieta bardzo szybko zorientowała się, że mężczyzna, że osoba, która do niej dzwoni, nie jest jej krewnym, nie jest jej członkiem rodziny. Kobieta, kontynuując jakby tę grę, powiadomiła jednocześnie o tym, co ją spotkało, oficera dyżurnego policji, jak również legionowskich kryminalnych. Policjanci poinstruowali kobietę, jak ma postępować. Miała przede wszystkim nie zgodzić się na przelanie pieniędzy na konto i nakłonić fałszywego siostrzeńca na to, aby osobiście przyjechał po gotówkę. Następnego dnia, kiedy siostrzeniec do niej zadzwonił, powiedziała, że nie udało jej się zebrać całej żądanej kwoty, czyli 15 tysięcy złotych. Powiedziała, że zebrała niecałe 10 tysięcy i czeka w mieszkaniu na odbiór pieniędzy. Kamil niechętnie zgodził się na te warunki, po czym zadzwonił do kobiety ponownie, oznajmiając jej, że po pieniądze nie przyjedzie on osobiście, dlatego że zatrzymały go pilne sprawy, i przyśle po te pieniądze swojego kolegę. Pod dom kobiety podjechał on około godziny 15:30. Najpierw przez kilka minut siedział w samochodzie, a potem zapukał do jej drzwi. Nie wiedział jednak, że w środku czekają legionowscy kryminalni. Przedstawił się jako osoba, która w imieniu Kamila ma odebrać od kobiety pieniądze, jak również numer konta bankowego zapisany wcześniej na kartce przez kobietę. W tym momencie do akcji wkroczyli kryminalni. Mężczyzna został zatrzymany i kompletnie zaskoczony tym, co go spotkało, przewieziony do policyjnego aresztu. Prokuratura postawiła zatrzymanemu 43-letniemu mężczyźnie zarzut próby oszustwa. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą teraz sprawdzać, jaki był jego udział w tym przestępstwie, a także będą szukać pozostałych osób mających związek z tą sprawą. 60-latkę, która w tym przypadku wykazała się wyjątkową czujnością, już 3 lata temu próbowano oszukać tą samą metodą. Zarówno wtedy, jak i teraz kobieta nie dała się nabrać.